Więc witam wszystkich i podobnie jak profesor Nowaczyk rozpocznę swoją prezentację, aby przypomnieć, jak to było z rozpadem wahadłowca Kolumbia, jako przykład, jak powinno się zrobić badania, śledztwo takiego rozpadu statku powietrznego. Myślę, że w obu wypadkach ważność tych rozpadów, tych katastrof była podobnej miary. W tym wypadku wahadłowca Kolumbia nastąpiło uderzenie części izolacyjnej i uderzenie w skrzydło. Nie było widać z żadnych kamer, jakie było zniszczenie. No ale wiemy wszyscy, że w sytuacji powrotu tego wahadłowca on się rozpadł. I rozpadł się na ogromnej odległości kilku tysięcy kwadratowych kilometrów. Niemniej jednak potrafiono stworzyć komisję techniczną taką, aby opinia publiczna miała całkowite do niej zaufanie. Bez konfliktów interesów, grupę apolityczną o autorytetach światowych. Zebrano wszystkie fragmenty tego wraku z ich oznaczeniem miejsca zabezpieczeń, znalezienia i położenia. Badano każdą z tych części pod mikroskopem, a następnie rozpoczęto jego rekonstrukcję. I tutaj w tych zdjęciach widzimy, jak odbudowano każdą z tych części tak, żeby w pewnym momencie cały ten wahadłowiec przywrócić do jego poprzedniej budowy. W ten sposób można było zobaczyć, których części brakuje i to sugerowało, w którym momencie, którego miejsca rozpoczęła się to zniszczenie tego wahadłowca. Przejdę teraz szybciutko do tak zwanych eksperymentów komputerowych, które pomagały w tej rekonstrukcji i w analizie zniszczenia przez ten materiał izolacyjny. Tutaj jest pokazany właśnie eksperyment na dolnym obrazie, gdzie jest robione z wielką prędkością, z kamerą szybkościową, a po lewej stronie na górze symulacja komputerowa, tak zwany eksperyment wirtualny, który odpowiada temu zdarzeniu. Oczywiście w momencie, kiedy mamy model tego zdarzenia, to możemy uzyskać dodatkowe informacje, naprężeń, miejsca i czasu zniszczenia. Także jest to bardzo pomocne narzędzie w analizie zniszczenia statku powietrznego. Drugi podobny eksperyment i jego symulacja komputerowa, widzimy, że odpowiadają one sobie bardzo blisko i dzięki właśnie tego typu analizom możemy w dzisiejszych czasach przyjrzeć się sytuacji, która miała miejsce. Tą samą technologię zastosowałem do badań, do analizy naszego przypadku samolotu Tu-154M i skoncentrowałem się nad pytaniem, czy możliwe, żeby brzoza w Smoleńsku złamała skrzydło samolotu Tu-154M. Ponieważ trudno polegać na informacjach z czarnych skrzynek, robiłem te badanie w sposób parametryczny, biorąc pod uwagę różne prędkości samolotu, różne pozycje tego samolotu, orientacje,
różną grubość drzewa. Na początku było 40 cm, później zwiększyłem do 44 cm, żeby było grubsze niż w rzeczywistości. Zwiększyłem gęstość tego drewna od informacji, jaką znalazłem w literaturze, do informacji, jaką sugerowali mi moi koledzy w Polsce, nawet do większej, do 1000 kg na metr sześcienny, która już jest ponad możliwość gęstości takiego drzewa. No i oczywiście mówiłem o stronie matematycznej, jakie modele matematyczne do materiałów były wybrane. Muszę tutaj powiedzieć, że wybrałem kilka modeli, takie, które są dostępne standardowe, tak żeby również koledzy w Polsce mogli je używać, a również i takie, które są niedawno wypracowane przez NASA i nie są one jeszcze dostępne, bo są najbardziej nowoczesne i było to potrzebne dla mnie, dla pewności, że wyniki są prawidłowe. Muszę powiedzieć, że oba te materiały, oba te opisy matematyczne dają podobne wyniki i wnioski się ostatecznie nie zmieniają. Budowę wewnętrzną skrzydła użyłem z informacji dostępnych z literatury i na podstawie właśnie tych informacji zbudowaliśmy model całego samolotu, informacje o konkretnych parametrach materiałowych również wzięliśmy z literatury. Komputer, na jakim żeśmy pracowali, został kupiony w 2011 roku. Program LS-Dyna, wprawdzie został jego tworzenie przez firmę LSTC rozpoczęte wiele lat temu, niemniej oni co roku umożliwiają wzięcie najnowszej jego wersji. Te badania były obliczane na najnowszej wersji tego programu. Wszystko było robione zgodnie ze standardami naukowymi, takimi, jakie żeśmy, i metodologią, jakie żeśmy wypracowali przy analizie wahadłowca Columbia i wcześniej. Teraz pokażę kilka symulacji. To jest symulacja samolotu, który właśnie zderza się z tym drzewem. Drzewo jest żółte, pionowe. Widzimy, jak jest przełamane przez skrzydło. W tej odległości nie widać, jak może zbyt dobrze, jak fragmenty blachy na krawędzi przedniej są zniszczone. Teraz z drugiego kąta. Jest to, pokazuje w tej chwili, najbardziej krytyczny moment, kiedy samolot jest dość mocno uniesiony do góry, a jednocześnie ma wektory prędkości poziomej i pionowej powyżej prędkości, jaką można było sądzić, miał ten samolot w rzeczywistości. Tutaj bliżej widzimy, jak fragmenty blachy po odcięciu drzewa idą, fruną w górę. Cały moment przecięcia drzewa trwa 1/100 sekundy. Jest to bardzo szybkie, dynamiczne zjawisko, ponieważ samolot leci 80 metrów na sekundę, także przefrunięcie przez 40 centymetrów czy 44 centymetry średnicy drzewa jest bardzo szybkie i gwałtowne. Widzimy, że przełamanie praktycznie następuje na tak zwanej podłużnicy pierwszej, czyli tam na tej strukturze wewnętrznej tego samolotu. Oczywiście struktura zewnętrzna jest zniszczona na krawędzi przedniej, na szerokości około 60 cm, ale to nie zmienia powierzchni nośnej tego samolotu. Widzimy ogromne drgania tego skrzydła, widzimy naprężenia, jak one przechodzą przez skrzydło i również naprężenia, jakie przechodzą przez drzewo. I ostatnią symulację teraz pokażę. To jest po lewej stronie widzimy skrzydło i zatrzymam może w tym momencie i pokażę jeszcze raz. Tutaj jest wyrwa w tym krawędzi przedniej.
cała powierzchnia jest nieuszkodzona, no i drzewo jeszcze nie jest zdolne nawet zaczynać opadać ze względu na swoją inercję, kiedy cały samolot przefruwa przez wyrwę, jaką została wyrwana w tym drzewie. Czyli gdyby tak było, że ten samolot naprawdę uderzył w to drzewo, no to wnioski są: skrzydło samolotu SU-154M przecina brzozę niezależnie od wysokości uderzenia w drzewo, orientacji samolotu czy odległości miejsca uderzenia od końca skrzydła. Uszkodzenie krawędzi skrzydła nie zmniejsza jego powierzchni nośnej ani stabilności samolotu. Następne pytanie, jakie wzięliśmy pod uwagę, i to było wzięte pod uwagę razem z moim kolegą, profesorem Brownem, który jest ekspertem od aerodynamiki. Na jakiej wysokości oraz w jakiej odległości od miejsca znalezienia końcówka skrzydła tego samolotu musiała się oderwać od samego samolotu, aby móc upaść 111 metrów od brzozy. Zakładamy, że odległość, że to miejsce, które zostało pokazane w poprzedniej prezentacji, jest rzetelne. I tak wygląda właśnie ta końcówka skrzydła, która leżała 111 metrów od tej brzozy. Widzimy, że jest to 6-metrowy odcinek skrzydła. Taki odcinek skrzydła waży około 600 kg. Jest to dość potężna struktura w samej swojej rzeczy. Z punktu widzenia patrzenia na ten obraz sytuacyjny z góry, chciałbym zwrócić uwagę na linię czarną, która jest linią osi lotu samolotu. Po lewej stronie jest punkt brzozy, gdzie ta brzoza miała odciąć to skrzydło, i ten fragment tego skrzydła znalazł się po prawej stronie od lotu osi tego skrzydła. Nie wiem, czy Państwo sobie przypominacie, ale z wyraźnych zdjęć, jakie profesor Nowaczyk pokazał, w tym miejscu jest prawdziwy las, jest zagajnik za tą brzozą. A skrzydło miało się oderwać na wysokości 6 metrów, czyli gdyby miało przelecieć z tego miejsca, tutaj musiałoby się przebić, przeorać przez ten zagajnik, przelecieć nad tą ulicą. I następnie tu jest jakaś polana żółta, która nie jest zarośnięta, trawy, które zostały potem wypalone, pokazane na zdjęciach wypalenia traw i wycięte drzewa w tym miejscu, tak żeby ten fragment skrzydła się znalazł po prawej stronie osi samolotu, na ścianie tego zagajnika, która oryginalnie tutaj rosło. A znowu tą analizę, tak jak mówiłem, braliśmy parametrycznie. Nie będę tutaj tłumaczył dokładnie matematyki, ale są informacje dostępne oczywiście w książkach i na stronach internetowych, które tłumaczą, na czym polega opór powietrza, który jest proporcjonalny do prędkości samolotu. Obraz matematyczny został obliczany za pomocą komputera i programu CFX, używającego równania Navier-Stokesa i przepływu ciągłego. Popatrzmy na reprezentację graficzną. Po lewej stronie na górze widzimy strugi powietrza przepływające wokół skrzydła przed urwaniem się tego skrzydła. Strugi się nie odrywają. Jest spokojny przepływ taki, który gwarantuje powstanie siły nośnej i utrzymanie tego samolotu stabilnie. W momencie, kiedy urwiemy to skrzydło, sytuacja dramatycznie się zmienia. Widzimy turbulencje na stronie tylnej tego skrzydła. Te turbulencje graficznie reprezentują współczynnik oporu, jaki jest wykreowany przez tą sytuację fizyczną. Z drugiej strony możemy porównać ciśnienia. W sytuacji, kiedy skrzydło nie jest jeszcze oderwane, wysokie ciśnienie jest tylko na krawędzi przedniej. Tam, gdzie cząsteczki powietrza uderzają prostopadle do powierzchni skrzydła. W momencie, kiedy urwiemy to
skrzydło, to ciśnienie przenosi się na całą powierzchnię tego skrzydła. A wiemy, że ciśnienie razy powierzchnia daje siłę, czyli jest to siła oporu. Tak więc te dwie sytuacje widzimy, że siła oporu i współczynnik oporu zwiększają się gwałtownie, które to zjawiska fizyczne będą wyhamowywały gwałtownie ruch tego skrzydła. Pokażę za chwilę trzy symulacje komputerowe. Rozpoczną się one od lotu niewidzialnego samolotu z widzialnym fragmentem skrzydła od lewej strony na prawo i do góry. W pewnym momencie nastąpi oderwanie, będę starał się powiedzieć, w którym to momencie, i lot swobodny tego fragmentu skrzydła. Będą trzy symulacje, jedna z lewej strony na prawo, potem druga będzie, tak jakbyśmy patrzyli, za samolotu, czyli będzie leciał od dołu do góry i jeszcze raz będzie inna symulacja z lewej strony na prawo. Zobaczmy, jak to wygląda. Czas oczywiście znowu jest bardzo krótki i w tym momencie jest oderwany i widzimy taki ruch chaotyczny tego skrzydła. Ono się obraca, bardzo szybko wyhamowało swój ruch w pierwszym momencie. Teraz patrząc z tyłu, za samolotu, teraz się oderwa i znowu mamy ten ruch tego skrzydła. Widzimy, że ono potrafi nawet się pionowo ustawić. Oczywiście w ruchu pionowym nie ma żadnej siły aerodynamicznej. Są wszystkie siły, które hamują ten lot tego fragmentu skrzydła, no i siła grawitacji. I znowu z boku będzie leciał, teraz leci i urwanie tego skrzydła i znowu hamowanie jego, rotacja chaotyczna i lądowanie w sposób taki dość podobny, jak żeśmy widzieli na zdjęciu na samym początku tej analizy. Jeżeli przedstawimy ruch środka ciężkości tego fragmentu lotu w trójwymiarowej przestrzeni, także kierunek lotu samolotu jest tutaj oznaczony, a kierunek na prawo jest tutaj oznaczony, to co ciekawe, widzimy, że po oderwaniu w tym miejscu ta krzywa rzeczywiście pokazuje, że to skrzydło leci w kierunku lotu samolotu, ale również na prawo od swojej osi. Czyli tak to położenie tego skrzydła jest możliwe. Tutaj jeszcze raz przypomnę zdjęcie, które pokazywałem na samym początku. Jeżeli weźmiemy, teraz przyłożymy tą krzywę swobodnego lotu do wysokości 6,5 metra czy 6 metrów na drzewie, to ta krzywa tłumaczy nam, że skrzydło to powinno uderzyć w ziemię 12 metrów od tego drzewa z prędkością prawie 100 km na godzinę. Nie było w stanie po pierwsze wyhamować, a po drugie ma tendencję lotu w dół. Wiedząc, że to skrzydło jest 111 metrów dalej za tym drzewem, możemy przyłożyć to miejsce tej krzywej, aby dać szansę temu skrzydłu przelecieć na prawo te 10 czy 11 metrów, co jest konieczne, ponieważ skrzydła samolotu Tu-154 mają długość 19 metrów, także jak oderwiemy 6 metrów, zostaje jeszcze te 12 pod kątem wprawdzie i jego grubość kadłuba. Także możemy z jakimś tam błędem tolerancyjnym prosić o to, aby przynajmniej te 10 metrów to skrzydło przeleciało na prawo. I w tym wypadku ta krzywa swobodnego lotu mówi nam, że żeby tak mogło się stać, aby to ten fragment wylądował w tym miejscu, gdzie go znaleziono, to musiałby się oderwać w odległości prawie 70 metrów za drzewem i przynajmniej na wysokości 26 metrów ponad gruntem. Wtedy wówczas zwolniłby do prędkości 43 km na godzinę i oczywiście uderzył z tą prędkością w ten zagajniczek. I tutaj widzimy, te drzewa są pchnięte, połamane.
Także jeżeli możemy ufać temu zdjęciu, bo oczywiście przy tych wszystkich elementach, które pan profesor Nowaczyk wskazał, trudno mi nawet powiedzieć, co można, czemu można ufać w tej analizie zrobionej przez MAK i zdjęciom zrobionym przez MAK i dostępnych dla nas wszystkich. No ale niemniej jednak, jeżeli założymy, że to jest prawda, to musiało się to zdarzyć na wysokości 26 metrów i 70 metrów za drzewem. Jeżeli się przypatrzymy jeszcze raz na górne zdjęcie, na górnym zdjęciu widzimy położenie, ten czerwony punkt jest ten punkt, którym my przewidujemy oderwanie się fragmentu skrzydła. I w tym miejscu jest to o tyle bardziej prawdopodobne, że rzeczywiście jest to już za tym lasem, który był przed tą drogą, a jest to miejsce polany. Czyli w tej polanie to skrzydło miałoby szansę przefrunąć, tak jak mówiłem, z tego miejsca prawie 19 metrów od osi lotu samolotu na prawą stronę od jego osi. Jeszcze raz się cofniemy. Przepraszam. Popatrzmy teraz na tą linię przerywaną, to jest linia trajektorii pionowej, pokazywaną przez MAK. Oni twierdzą, że sytuacja stała się na wysokości 6 metrów i następnie trajektoria tego samolotu zeszła jeszcze poniżej. Jeżeli tu jest 6 metrów, no to tutaj jest około 2 metrów. Mówimy o samolocie, który jest, ma jakiś pitch, czyli kąt podniesienia. Mamy wypuszczone jego koła, czyli w tym miejscu to już ten samolot przez ten zagajnik lecąc musiał orać już całym sobą przez ogromną wyrwę w tym zagajniku i nawet dotknąć ziemi, jak gdyby tak dotknął ziemi, no to oczywiście już nie mógłby się poderwać. Niemniej jednak w tym wypadku trajektorii Maku samolot podrywa się do góry, leci jeszcze potem trochę prosto, a potem podrywa się jeszcze wyżej, tak żeby móc obrócić się do góry nogami i oczywiście upaść i zabić wszystkich swoich pasażerów. Linia czarna jest to linia wyznaczona przez kolegów w Polsce i o której mówił profesor Nowaczyk. Tak się złożyło, to była informacja dla mnie wtedy, kiedy myśmy robili nasze obliczenia, to była informacja dla mnie niedostępna, ale ta wysokość również koreluje się świetnie z naszymi symulacjami, około 26 metrów nad gruntem. Czyli wnioski do tego pytania, fragment skrzydła samolotu Tu-154M nie mógł urwać się na brzozie i być znalezionym 111 metrów od brzozy. Obie te analizy są ze sobą spójne. Najbardziej prawdopodobnym miejscem oderwania fragmentu skrzydła jest na wysokości 26 metrów i 70 metrów za brzozą. Pokażę teraz eksperyment wykonany przez kolegę z Gdańska. I jeszcze raz może uda mi się to cofnąć. Jest to profesor Marek Czachor. I rzeczywiście w tym eksperymencie widzimy jego model skrzydła, podobnie jak w naszej symulacji, ma tendencję lecenia do przodu i na prawo z obracaniem się wokół dość gwałtownym. Oczywiście nie jest to ta sama prędkość, ta sama wielkość skrzydła, także zostawiamy to na razie do dalszych analiz, ale sama próba jest bardzo mile widziana takiego eksperymentu. Muszę powiedzieć, że ze swoimi kolegami tutaj w Stanach Zjednoczonych rozpoczęliśmy pisanie propozalu, czyli oferty, aby zrobić eksperyment podobny w przyszłości, tylko na większych rozmiarach skrzydeł, no i większych prędkościach. Na tym bym chciał zakończyć i oczekuję oczywiście razem z profesorem Nowaczykiem na pytania. Dziękuję bardzo.